Dynamiczna, niestabilna pogoda przed nami. Nie widać też wiosennego ocieplenia. Nadal mamy w prognozach silny wiatr. Weronika Wigus, dzień dobry Państwu. Znajdujemy się pod wpływem głębokiego i rozległego niżu znad Skandynawii i Bałtyku. Centrum tego niżu, wypełniając się, przesuwa się w rejon Zatoki Botnickiej. Do końca tygodnia będą przez Pomorze przechodziły strefy frontów atmosferycznych, ale towarzyszący im silny wiatr szybko będzie przeganiać chmury. To tyle dobrego. Noc na Pomorzu pochmurna, z opadami deszczu. Termometry pokażą od 3 do 5 stopni. Wiatr dość silny i silny. Ciśnienie wynosi 982 hektopaskale i jeszcze spada. Jutro do południa przeważnie zachmurzenie duże i chwilami jeszcze przelotny deszcz. Po południu większe rozpogodzenia. Termometry pokażą od 6 stopni w Łebie do 10 stopni w okolicach Kwidzyna. Wiatr silny i bardzo silny, z maksymalną prędkością do 70 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 985 hektopaskali i zacznie rosnąć. Na Bałtyku sztorm, w nocy wiatr południowo-zachodni o sile do 8 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiać będzie z zachodu z siłą do 9 stopni w skali Beauforta. Stan morza 5. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego wieczoru życzę. Do zobaczenia.